rzucać piłką i dużo uderzać i dać bramkarzowi szansę popełnić błąd. Walka. Składaniami. Strzelać bramki i być waleczkiem. Wygrać tumi. Minioną niedzielę 5 czerwca stadion Arena Mistrzów w Gniewinie został opanowany przez najmłodszych adeptów piłkarskiego rzemiosła. Wszystko za sprawą Lotos Junior Cup. Młodzi piłkarze uczestniczący w programie Piłkarska przyszłość z Lotosem, w ramach którego odbył się niedzielny finał, walczyli z pasją na miarę swoich starszych kolegów z ligowych klubów. Strzeliśmy więcej goli. Rozczarowanie. A jak myślicie, dlaczego przegraliście? Bo bramkarz zawinił. Tak? Nie wina bramkarza, moim zdaniem. Ja na początku straciłem piłkę, ale też tak wyszedł daleko. Krótko mówiąc, nie poszło nam. Ale powiedzcie, będziecie walczyć dalej? Tak! Byliśmy lepsi, strzeliśmy więcej goli. Dlaczego wygraliście? Dlaczego wam się udało? Byliśmy lepsi. A co o tym zdecydowało głównie, że wygraliście? Zagraliśmy piłką i że nie poddawaliśmy się. Zespołowanie indywidualne. Właśnie. Walczyliśmy do końca. Nerwy były też. I słuchajcie, co teraz przed wami? Półfinał! No półfinał! I jak będzie w tym półfinale? No walka! Ten program, który jest nakreślony przez nas, jest realizowany. Oczywiście dużo sił nas kosztuje, żeby to w ten sposób było robione, jak my chcemy. Natomiast efekty są właśnie dzisiaj. Dzisiaj to widać najbardziej, jak już te zespoły potrafią piłkę grać, jak się przy piłce utrzymują, jakie pozycje zajmują na boisku. I nie ma zawodników, żeby ta akcja się na nim gdzieś kończyła. Tylko każdy potrafi tą piłkę przyjąć, zagrać. Jest dużo spokoju, że naprawdę jesteśmy pod wrażeniem tych młodych chłopaków, jak szybko oni nabierają umiejętności. No, to wygracie! Jak wy kibiców nie macie, no, to wygracie! Jak wy kibiców nie macie! Po pierwsze, jest już lepszy infrastruktur, niektóre mają dobre warunki, dobre boisko, ale system trenowania w tym programie jest całkowicie inaczej jak kiedyś. Kiedyś było tu w Polsce ważne fizyczne elementy, ale tak jak każdy wie, piłkarskie elementy, no i w środę widzieliśmy dowód, jak ten młody Holendrzy graje. Piłkarskie elementy techniczne są ważniejsze. Rozwijamy nie tylko ten turniej, ale również to szkolenie, które codziennie na wielu boiskach dzieje się przez cały rok. Także było warto i warto go to kontynuować. 4 lata temu, jak zaczynaliśmy, te dysproporcje, ta różnica między chłopakami była dosyć znaczna, a w tym roku generalnie poziom jest bardzo wysoki i ci 10-11-latkowie naprawdę już pokazują bardzo wyrównany poziom. Zwycięstwo w finale zdobyła drużyna z Luzina. Panie i panowie, Luzino zwycięzcą 5. edycji piłkarskiej przyszłości z Lotosem. Wielkie brawa! Brawo! Emocje! Powiedzcie, dlaczego wygraliście? Bo co? Dziejemy wielką determinację! Gramy do końca! Chcieliśmy to przetrzymać, tak to było i mówiłem chłopakom, słuchajcie, to siedzi w głowie, mamy wierzyć w zwycięstwo do końca. Mówię, i się udało.